Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z drugiego analitycznego podejścia do rompy pierwszej. Dobrze usłyszeliście drugiego, ponieważ przechodzimy serię po raz drugi. Pierwsze podejście macie w opisie. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części gry w ogóle, to wyłączcie ten film i przejdźcie do mojej serii starej. To jest seria, którą przechodzę już znając całe uniwersum. W tej serii będą spoilery do całej części gry. Nieważne, czy coś się już wydarzyło, czy jeszcze nie. Wręcz będziemy analizować przyszłe wydarzenia, więc będę o nich zapowiadał troszkę wcześniej. Także, jesteśmy teraz w rozdziale trzecim. W rozdziale, w którym będzie się sporo działo. Jest to naprawdę fajny rozdział, moim zdaniem. No i co, lecimy do przodu. Ile jeszcze zajmie odszyfrowanie plików? To trochę potrwa, ale na pewno to dokonam, więc zostawcie wszystko mi. Więc z powodu tego, jak długo by to trwało, zaprojektował alter ego, aby zajął się dodatkowo pracą. Sprytne, to również oznacza, że praca bezproblemowo porusza się do przodu, nawet po jego śmierci. Po raz kolejny Kyoto szybko napisała. Tar, trzymaj, ale uważaj, żeby mistrz gry cię nie zauważył. Nie martw się, mam już przygotowany plan na wszelki wypadek. Widzę, co się dzieje za pomocą mojej wbudowanej kamery, więc jeśli ktoś podejrzany się pojawi, po prostu będę wołał o pomoc. To całkiem prosty plan. W czasie dnia jest w porządku, ale nocą jest już problem. Ha? Czemu? Zapomniałeś? Wszystkie nasze pokoje są całkowicie dźwiękoszczelne. Jak tylko zamkniemy drzwi, może krzyczeć tak głośno jak chce, ale nikt go nie usłyszy. To może podczas nocy każdy z nas będzie na zmianę pilowo przybralni. Istnieje dużo ryzyko, że mistrz gry nas zauważy, wchodzących i wychodzących tak po prostu z przebieralni. Więc co możemy zrobić? Gdy odejdzie noc, zostawię otwarte drzwi do mojego pokoju. W taki sposób bez problemu usłyszę krzyki alter ego. Ale jeśli zostawisz otwarte drzwi a całą noc, wtedy... Wtedy jest szansa, że sama stanę się ofiarą, wiem. Ale nie jestem taka słaba, jak wam się wydaje. Nie poddam się bez walki, zapewniam was. W jej głosie było słychać niezaprzeczalną siłę. Była całkowicie pewna, że nic jej nie będzie. Ta pewność siebie była nieco podobna do tej Byakui, a jednocześnie inna. Tak, to było zupełnie inne uczucie, na pewno. Jak ktoś, kto został wysłany na pole bitwy, albo jak ktoś, kto urodził się na nim. Czułem, że to jest zasadnicza różnica. Zostałem nagle wyrwany z myśli przez głos laptopa. Nie będzie problemu, jeśli teraz ja zadam parę pytań? Nie widziałem mistrza od dłuższego czasu. Kiedy tu przyszliście, myślałem, że to on, ale... Czy mistrz... Przez ułamek sekundy Kyoko nie wiedziała, co zrobić. No to ciężkie jest pytanie, Kyoko. Alter ego tak naprawdę ma pewien stopień samoświadomości przez stopień zaawansowania napisanej technologii, więc no, na pewno nie jest to łatwa wiadomość. Ale równie szybko się otrząsnęła i zaczęła pisać. I odpowiedź była bezpośrednia. Czy Hiro nie żyje? Zabił go Mondo. Rozumiem. Szczerze mówiąc, wiedziałam od początku. Wiedziałam, że szansa przetrwania mistrza w tej sytuacji były bardzo małe. Więc przygotowałam się na to. Jakoś czuję, że... Żal mi jej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie to uczucie stracić innego siebie. To prosty program. Nie ma uczuć. Jesteś tego pewna? W każdym razie, to na dzisiaj wystarczy. Jeśli zostajemy tu zbyt długo, mistrz gry zacznie coś podejrzewać. Wtedy Kyoko napisała ostatnie słowa. Później wrócę. Tak, proszę. To obietnica, okej? Pa, pa. AI wydawało się zupełnie inne niż wtedy, gdy przyszliśmy po raz pierwszy. Wydawał się być optymistyczny. Było to ze względu na jego oprogramowanie, a może naprawdę się o nas martwi. Co się stało, Hiro? O, nic takiego. Po prostu zastanawiałem się, czy damy radę podłączyć go do internetu? Wtedy moglibyśmy wezwać pomoc z zewnątrz. Ale to jest zwykła przebieralnia. Wątpię, żeby tutaj byłoby to możliwe. Cóż, jeżeli zabierzemy go stąd i znajdziemy miejsce, które będzie miał dostęp do sieci... To zbyt niebezpieczne! Mistrz od razu by się zorientował! O, racja! Nie ma czasu na podejmowanie niepotrzebnego ryzyka. Na razie będę monitorowała postępy w analizie plików. Jestem pewna, że gdy skończymy, to odkryjemy jakieś wskazówki. Wygląda to na zataczanie koła, ale przypuszczam, że nic na to nie poradzę. Na razie możemy tylko czekać, aż alter ego skończy swoją pracę. Więc powinniśmy już iść? Przecież samej. Żegnaj. Wrócimy, obiecuję. No dalej, Hifumi, idziemy. Dobrze. Więc wszyscy wyszliśmy z przebieralni. Jak tylko wyszliśmy na korytarz, Hina wydała radosny krzyk. Czy to nie jest super? Skończyło się na tym, że odkryłam coś zupełnie niesamowitego, prawda? Jerby czekał na sygnał. No! Hina zdobyła wystarczająco expa, żeby levelować. Więc co jest takiego niesamowitego? Monokuma.
Wszyscy wydajecie się być w bardzo dobrym nastroju. Co się takiego stało? Nic szczególnego. O, tajemnica, tak? Nie fair! Żądam ekskluzywnego wywiadu. Odmawiam! Odmawiam! Super odmawiam! Oni mają podobne głosy. Jak mówię jedno za drugim, to ciężko mi je rozróżnić. Tak, tylko to, że coś wymagasz, nie znaczy, że musimy to zrobić. Zrobić to? Masz na myśli zrobić to? W sensie... to? Czekaj, co? Co masz na myśli mówiąc zrobić to, że w sensie to? Obrzydliwe! Powiedziałeś zrobić to! Co? Ty powiedziałeś to pierwszy! Rozmawialiśmy tylko o wybraniu się do łaźni. Od pewnego czasu nie mieliśmy okazji się zrealizować. A? Lecz niefortunnie łaźnia nie jest podzielona na płcie. Więc zagraliśmy w kamień papier nożyce, aby zadecydować, która grupa skorzysta pierwsza. Kina wygrała dla nas ten pojedynek i dlatego wszyscy jesteśmy takie zadowolone. Tak, racja. Skoro już o tym mowa... Dobra, chłopcy, może pójdziecie z powrotem do jadalni, a my weźmiemy długą i miłą kąpiel. To jest generalnie scena fanserwisowa, której oczywiście zobaczymy. Myślę, że nie jest potrzebna na potrzeby analizy. Jest potrzebna na potrzeby przepustki do Horny Jaila, do którego się nie wybieramy. Także po prostu... no. A, cholera, co innego moglibyśmy zrobić? Przegraliśmy w uczciwym pojedynku. Dobrze, drogie panie, idziemy. Propsiki dla Celestii za tak gładkie kłamstwo. Celestia nie wahała się wymyślić podstępu, zachowując przy tym dobrą minę do złej gry. Więc ona oraz reszta dziewczyn skierowała się do przybieralni. A, jasny gwint! Całkowicie przegraliśmy! Kolejny dzień bez wzięcia mojej pierwszej kąpieli! O, chyba. ale na pewno jutro! Na pewno dostaniesz tu kąpiel jutro! Dobrze, więc powinniśmy wracać do jadalni? Czekaj! Coś tutaj jest dziwne! Dziwne! Dziwne? Co masz na myśli? Dziwne jest to, że macie idealną okazję na małe podglądanie. He? Masz absolutną rację! Myślałem, że interesujesz się tylko 2D. Wszystko, co musicie zrobić, to zamknąć się, grzecznie sobie usiąść i posłuchać, co mam wam do powiedzenia. Szansa taka, jak ta, zdarza się bardzo rzadko. To idealne odwzorowanie męskich fantazji. Przez to zacząłem się zastanawiać. Powinienem się zakraść do łaźni, tak jak powiedział Monokuma, czy po prostu pójść do jadalni? Nie, nie mogę tego zrobić. Nie mogę traktować dziewczyn. Wracajmy do jadalni. Co? Ale co z twoimi męskimi fantazjami? Nie wydaje mi się, żeby męskie fantazje polegały na podglądaniu dziewczyn i tak dalej. Bruch. Powinny być o twoich nadziejach, marzeniach, przygodach i tym podobnych. Ale tak czy inaczej nie będę ich podglądał. Rozumiem! Nie potrafię nawet opisać mojego rozczarowania! Ten primo fanservice mógł być twój! Oczywiście byłby aktywny, gdybyśmy mieli przedmiot, który nazywa się Men's Fantasy albo Men's Nuts. Nie pamiętam, które było w pierwszej części. No jest to item, który możecie wylosować w sklepiku szkolnym. Albo kupić chyba nawet na tym automacie, ale to chyba jest dostępny ten automat specjalny dopiero po pierwszym przejściu gry. Poszliśmy do jadalni, zostawiając Monokumę samego. Ale szczerze mówiąc, trochę niechętnie odrzuciłem tę ofertę. Fantazje, moje fantazje! Więc chyba lubisz prawdziwe rzeczy, jak każdy inny facet, co? Jedynym powodem, dla którego mnie to obchodzi, jest to, że to dobre źródło inspiracji do tworzenia figurek. Prawdziwa kobieta jest dla mnie bezużyteczna, ale widzenie jej nadziei jest nawet okej. Co za mędrzec, co za gość. Gdyby dziewczyny usłyszały to, co powiedziałeś, na pewno skończyłbyś martwy. O, ironio. W międzyczasie słychać było coraz głośniejszy szum odgłosów. Dziewczyny skończyły swoją kąpiel i dołączyły do nas w jadalni. A, cóż za miła kąpiel. Szansa na odprężenie się po całym tym czasie była prawdziwą przyjemnością. W rzeczy samej. Zazwyczaj po długiej kąpieli lubię zrobić sobie kawę proteinową, ale... Przepraszam, ale nie ma na to czasu! Tak, podejrzewałam. A? Właśnie rozmawiałyśmy podczas kąpieli, że już czas na twój ruch. Na pewno zauważyłeś, jak bardzo szczęśliwi byliśmy, a taki mały potwór jak ten nigdy nie pozwoliłby na to, żeby długo to trwało. Wszyscy jesteście dla mnie tacy okropni! Wszyscy są tacy chłodni i niemili! Nawet jeśli mam podarki dla wszystkich! Podarki? O, przykułem waszą uwagę! Więc ruszajmy do sali gimnastycznej, gdzie czekają prezenty dla was! Bez żadnych pytań i gadania! Ruszajcie się, a wszystko stanie się jasne! Co to jest? Co tym razem kombinuje? Prawdopodobnie powtórzy to samo jeszcze raz. Słuchajcie, teraz tylko wspomnę, z racji, że to jest odcinek, który jest nagrywany jeszcze bieżąco, ja niedługo będę planował robić spore zapasy, o których powiem wam już...
Już jutro na karcie społeczności będziecie mieli bardzo fajny post. Ale niedługo będę się brał też za narywanie rąpy drugiego podejścia. No i niestety, ale daję wam informację, która was zasmuci prawdopodobnie, a być może nie. Rąpa druga będzie rywana po angielsku. Monorynka, która jest odpowiedzialna za to tłumaczenie, które macie przed oczami. Link macie chyba zresztą zawsze w opisie, mam nadzieję, że dodaję, bo to jest w sumie ich robota, więc fajnie dać mieć propsy. Monorynka, z tego co słyszałem, pracuje teraz nie dość, że nad tłumaczeniem do dwójki, to jeszcze nad dubbingiem i całość ma wyjść dopiero pod koniec wakacji. Niestety, z moimi planami wakacyjnymi nie ma absolutnie szans, żeby aż tyle na to czekać, więc po prostu dwójkę V3, a być może też Ultra Dispergers będziemy przychodzić niestety dopiero w języku angielskim. I myślę, że nie ma sensu potem robić jeszcze trzeciej serii z języka polskiego. V3 w ogóle nie będzie tłumaczone, bo nie ma do tego narzędzi, ale tak pomyślałem, że wam to zaznaczę, bo to jest dosyć ważne. Słuchajcie, no myślę, że sobie radzę nieźle z językiem angielskim. Wiadomo, że nie będzie takiej łatwości, nie będę musiał zastanawiać się nad niektórymi tekstami, ale no cóż, będę dalej szlifował swój język, dalej się rozwijał, żebyście mieli jak najbardziej płynnie tłumaczone angielskie gierki i żebyście mogli czerpać rozpacz garściami z nich, jak się tylko da. Teraz pomyślałem, że wam to zapowiem, bo pewnie dużo osób się nad tym zastanawia. Dostarczałem sam motyw, by popchnąć sprawy do przodu. Znowu? Nie chcę znowu przez to przechodzić. Ja też! Jestem całkowicie wykończony! Jest dobrze. Mamy alter ego. Jestem pewna, że znajdzie coś, co nam pomoże. Więc na razie... musimy po prostu to znieść, nieważne co się stanie. Powolnym krokiem udaliśmy się do sali gimnastycznej, ale gdy dotarliśmy, ktoś już na nas czekał. Żeby musieć czekać na takich jak wy. Gdyby w tej szkole był dostęp do broni palnej, już dawno byście byli martwi. Boże, Byakuya, uspokój się, człowieku. Byakuya? Przyszedłeś tutaj wcześniej? Zapomnieliście, jak się chodzi? Dlatego się spóźniliście? To proste. Prawa noga, lewa noga, prawa noga. Haha, widzę, że nic się nie zmieniłeś. Ona z drugiej strony. O, wróciła do pesymistycznej siebie, e? Słyszałam coś, co brzmiało jak kichnięcie, po czym wróciła do starej siebie. Więc zmienia się w walniętej do depresyjnej za każdym razem, jak gdy cicha? Trochę późno dostaliśmy tę informację. Czemu wszyscy się ze mnie nabijają? Mam nadzieję, że będziecie mieli szczęście i rozjeść was tir. Boże święty, jesteś taka negatywna, Toko. Więc potrafisz mówić tylko wtedy, kiedy ma być to coś niemiłego, ha? W każdym razie wygląda na to, że wszyscy już tu są. Co oznacza? No i są. Dużo mniej niż wcześniej, ale są. Czy to będzie już motyw? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Wygląda na to, że wszyscy tu są, więc zaczynajmy! Dalej, wyrzuć to z siebie. Jaki motyw przygotowałeś dla nas tym razem? Cokolwiek nam powiesz, nie damy się złamać. Racja, nigdy więcej nie przegramy z kimś takim jak ty. Bo, nie musicie przybierać aż tak defensywnej postawy. Uspokójcie się trochę. Tym razem postawiłem pozmieniać parę rzeczy. Do tej pory używałem łóż północnego wiatru, żeby was wszystkich ruszyć. A czasem trzeba użyć słońca, żeby podpalić czyś tyłek. Więc bez zbędnego gadania oferuję wam to. 10 milionów dolarów! Przygotowałem ten prezent z okazji ukończenia nauki dla każdego szczęśliwca, który wyjdzie stąd żywy! I co o tym myślicie? 10 milionów dolarów! 10 milionów zielonych! To jest całkowicie wow! Mam rację! Więc to jest motyw, który tym razem nam przygotowałeś. By the way, z racji... powiem tak, już wypowiadałem się o tym przy okazji rankingu, ale według mnie to jest jeden z najsłabszych motywów, które też są, nie ukrywam, dosyć skuteczne, ale mi się jej podoba. To, że motyw jest skuteczny, nie oznacza, że z takich prostych motywów bardziej wolałem motyw, który no w sumie pojawi się dopiero w drugiej części, ale też był oparty o bardzo podstawową potrzebę. Nie będę wam to oczywiście spoilerowo, bo tak jak mówiłem, tutaj dyskutujemy tylko o jedynce. Jeżeli chcecie grać o dwójce czy V3, to musi to być bardzo mocno oznaczone w spoilerach, w komentarzach. 10 milionów dolarów to wciąż za mało. Jeśli chodzi o motywy, pieniądze na pewno są typowym motywem. Czy to w detektywistycznych opowiadaniach, czy w prawdziwym świecie. Jednak nie ma mowy, żebyśmy zaczęli się zabijać o pieniądze. Masz rację, nie można tak po prostu kupić czyjegoś życia.
Możesz powiedzieć 10 milionów, czy jakkolwiek dużo. Kim mnie to obchodzi? Na serio! Tak, wszyscy mają rację. Czy to 10 milionów, czy jakakolwiek inna suma pieniędzy? Nie, nawet nie chodzi tylko o pieniądze. Od teraz, bez względu na to, co zrobisz, nie zabijemy swoich przyjaciół. Daj spokój, przestań zgrywać twardziela! Najważniejsze jest żyć dobrym i moralnym życiem! Monokuma zniknął, zostawiając ogromną sumę pieniędzy oraz niepokój. Nie ma się czym martwić, racja? Nikt nie zabije przyjaciela dla pieniędzy, prawda? Czy tak szybko zapomniałeś o ostatniej lekcji? Nie możesz oceniać innych według własnych standardów. Tak, może być tu ktoś, kto ma problemy z pieniędzmi. I to ogólnie, sam początek wskazuje bardzo mocno na Yasuhiro, nie? On bardzo by pasował do mordercy w tym procesie. Na pewno z głównej puli od razu by się wydawało, że można było odrzucić takie postacie jak Byakuya czy Celestia, które po prostu najzwyczajniej wydają się być bogate. No Byakuya jest na pewno bogaty, Celestia na pewno taką się kreuje. No jak się okazuje, no nie do końca. Osobiście zarobiłam ponad milion dolarów z hazardu. Moje życie jest dogodne. Hifumi, a co z tobą? Jestem twórcą, nie mam żadnego problemu z zarabianiem. Więc... Skończ z tym. Naciskanie na innych w sprawie ich osobistych finansów jest obrzydliwe. Plus jeden, Sakura. Obrzydliwe? Nie martwcie się, tak czy inaczej cokolwiek się stanie, będzie to bez zastrzeżenia. Taka jest natura tej gry. Ding dong, bing bong. Ahem, to jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie. Kararuchy pod poduchy. To już ta rodzina, ha? Zanim się rozejdziemy, pozwólcie, że przypomnę. Od dzisiejszej nocy zostawiam otwarte drzwi o pokoju, żeby upewnić się, że nic się nie stanie z Alterego. Ale tylko to, że moje drzwi są otwarte, nie znaczy, że to uczyni mnie łatwym celem. Łowca łatwo może stać się zwierzyną. Jej głos był spokojny i stanowczy, ale jej słowa miały jasny przekaz. Szczerze? Jeżeli miałbym teraz tą sytuację i planowałbym zabójstwo i nie uderzyłbym mi tak w kioko, myślę, że bałbym się jej po prostu. Ona jest na tyle tajemnicza, nie wiadomo jaki jest jej talent, ja bym się realnie bał. Dobra, dobra, wszyscy wracajmy do naszych pokoi! I nie myślcie o pieniądzach, zrozumiano? Dobrze, więc możemy się rozejść. Jak było? Całkiem nieźle, niezłe, co nie taka? No. Gdy tylko wróciłem do swojego pokoju, wciągałem się pod kołdrę. Pieniądze? Nie mam mowy, żeby to kogoś zabił. Próbowałem to sobie wmówić, ale w głębi serca wciąż się martwię. Zresztą, ostatnim razem myślałem to samo przy ujawnieniu naszych sekretów. Nawet jeśli powód wydaje się całkowicie bezsensowny, to i tak może dojść do morderstwa. To jest rzecz, której nauczyłem się przez ostatnie wydarzenia. Ale tym razem będzie inaczej. Jestem to pewny. Ze względu na program, który Chihiro nam zostawił, Alter Ego, w końcu mamy jakąś małą nadzieję, która podnosi nas na duchu. Dopóki ją mamy, to jestem tego pewien. Teatrzyk Monokumy. Małe dzieci mają bardzo łatwo. Ponieważ wystarczy, że zdrobnią swoje imię i nagle każdy myśli, że to urocze. Dobrze więc, a dzisiaj macie mnie nazywać Mokuś. Widzicie? Dodając to, moja słodkość wzrasta co najmniej o 10%, racja? Nie? Tak, świat ma za mało zdrobnień, więc więcej zdrobnień doprowadzi do zbawienia świata. Tylko wyobraź sobie, podpalaczek, zbrodniarzek wojenny, zniszczonko środowiska naturalnego, rozstrzelanko, holokaustik, wielcia depresja. Nawet najmroczniejszy w znaczeniu wyraz staje się najjaśniejszy. Nasze marzenia się powiększają! Nie zdrobniajcie. Zdrobnianie nie jest na dłuższą metę zbyt dobre. Ding dong, bing bong! Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać! Przygotujcie się jak kolejny przepiękny dzień! Cóż, chyba powinienem iść do jadalni. Chyba to, mój drogi, powinieneś zapisać. Dobra, lecimy. Lecimy do jadalni. Okej, okay, Sakura Yaoi. Zobaczmy jeszcze ten korytarz. Czasami się coś kryje, ale patrzę, raczej teraz jest spokojnie.
Co powiesz do mnie ciekawego, Satura? Dzień dobry, Satura. Niedawno wstałeś? Tak. Wstawanie na wspólne śniadanie jest oczywiście w porządku, ale wstawanie troszkę wcześniej jest jeszcze lepsze. Możesz ćwiczyć w pokoju aż do końca ciszy nocnej. Posiłek po wypoceniu się jest boski. Podejrzewam. Oi? Hej, Makoto. Hej, dzień dobry, Makoto. Dzień dobry, jesteś trochę spocona. Ćwiczyłaś przed chwilą? Jop, razem z Saturą robiliśmy poranne ćwiczenia. Och, ale żeby nie było, nie złamałam nocnej zasady. Po prostu biegałam w kółko w moim pokoju aż do końca. Może poćwiczysz z nami następnym razem? Nie sądzę, żebym był w stanie za wami nadążyć. O, serio? Okej, to możemy porobić coś w sali relacyjnej. Nie jestem dobra w zbyt wielu grach, ale wiem jak grać w Othello. Ale nie jestem w nim jakoś też za specjalnie dobra. Nie lubię za bardzo myśleć, że ty w coś gram, więc... Spoko, fair enough. Tam jest jeszcze Hifumi. Warto by było zauważyć w ogóle, w sensie taka rozkmina mnie naszła. Bo myślę, jak w fajnym w sumie trio ćwiczeniowym byłby właśnie Sakura, Oi i Makoto. Wiadomo, że Makoto byłby trochę do tyłu, ale trochę daje to vibikiem pewną trio z V3. A, dzień dobry. Cześć. Właściwie jest to wspaniały poranek. Poranek, który otworzył mi świetlaną przyszłość. Naprawdę? Nie czuję, żeby było w nim coś wyjątkowego. Może dla ciebie, ale z mojej duszy wręcz wylewa się pozytywna energia. Dobra, idę. To było dziwne. To znaczy nawet jak na niego. Czy on jest już po rozmowie z Celestią? Czy Celestia się trochę na niego otworzyła i dlatego on jest taki wesoły? Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Właśnie na to przechodzimy tą grę od nowa. Więc dzisiaj mamy tyle samo osób co wczoraj, tylko 7. Biakuja i to żadna strata, ale... Na to, że Taka też postanowił przestać przychodzić na dobre. Jakby po prostu się poddał. Dla ludzi takich jak on, kiedy się złamiesz, łamiesz się długo. Chciałbym, żeby był jakiś sposób na poprawienie mu humoru. Zmieniając temat, Kyoko, czy ostatniej nocy wszystko poszło dobrze? Tak, nie było żadnych problemów. Muszę sprawdzić laptopa chwilę temu i też nie było żadnych problemów, ale... Kyoko zdawała się wahać. To ma związek z tą sprawą, więc chyba powinna być szczera. Ustanawiam nową zasadę. Używanie alter ego bez zgody jest zakazane. Ktoś wychodząc i wchodząc do przybieralni mógłby przykuć niepotrzebną uwagę mistrza gry. Myślałem, że to przecież oczywiste. Po co tworzy taką zasadę? Dobre pytanie. Co ty myślisz, Hifumi? Nie, jest tak jak mówiłaś. Wszyscy musimy być bardzo ostrożni. A? Nieważne, pospieszmy się i zjedzmy. Nie mamy czasu, żeby paplać jęzorami. Chłopie, skąd ta agresja? W pośpiechu zjedliśmy śniadanie, po czym skierowaliśmy się do swoich pokoi. To chyba do free time event teraz. O ile się nie mylę. Co mógłbym dzisiaj porobić? Czas wolny, oczywiście tak jak mówiłem, do czasów wolnych odsyłam was do serii trybów pobocznych. Macie tam wszystkie praktycznie eventy, licząc z tych, które były w pierwszym podejściu gry. Opuścić pomieszczenie? Nie, chcę iść do łóżka. Tak, chcę odpocząć. Wybaczcie, że przy was, ale muszę nalać sobie picia, jak ze starych dobrych czasów. Bo po prostu usycham, a kiedy biorę łyka wody, to cały kubek znika nagle, więc... Pijcie dużo wody, ludzie. Ja cię tutaj rywam, jest aktualnie 33 stopnie w moim mieście. Jest naprawdę gorąco, siedzę przy wiatraku. Wiatrak pewnie coś teraz słyszycie, jak się odzywam. Być może nie, to nawet lepiej, ale jest strasznie ciepło. Ding dong. Ha? Wygląda to, że mam gościa. Okej, okay, to. Czy to jest Taka? Czy Kyoko? Taka. Taka! Czy to prawda? Może zobaczyć się... Z Chihiro? He? Chodzi ci o alter ego? O, on wciąż żyje? Nie do końca. Pozwól mi się z nim zobaczyć. Chcę porozmawiać. Taka. W stanie jakim jest teraz, nie ma szansy, że zrozumie, o co chodzi. Kyoko powiedziała, że nie możemy korzystać z alter ego. Ale mimo to... Nie mogę go teraz po prostu zostawić. Dobrze, może już pójdziemy. Czy mogę zobaczyć Chihiro? Zaprowadź mnie. Strasznie mi go szkoda. W sensie, nie przypominam sobie, żeby po drodze w jakiejkolwiek serii, zresztą to nie do tego nawiązywał za bardzo, ale to jest taki jeden z większych meltdownów na pewno pierwszej części gry. Nie przypominam sobie, że ktokolwiek później się mocniej załamał niż Kiyotaka po śmierci Mondo. Strasznie mi go szkoda. A gdzie to się wybieramy? Ha? Najlepiej będzie, jeśli nie będziesz go ciągnął ze sobą w takim stanie. Kyoko spojrzała na Takę stojącą za mną. Tak, zdaję sobie z tego sprawę.
Ale zacząłem się robić trochę głodny, więc pomyślałem, że moglibyśmy pójść do jadalni lub magazynu. Cóż, w takim razie w porządku. Wydawało mi się, że widziałem błysk zwątpienia, ale może to była tylko moja wyobraźnia. No ja bym tak naszej drogi Kyoko, Kirigiri, to nie oszukiwał, powiem wam. Genocider. Czy to Toko? A? Co tam rominujecie? A, o, nie mów mi, że będziecie. Będziecie? Przez stratę swojego nowego brata taka jest możliwa do wzięcia, więc Makoto korzysta z okazji. Chyba się kręciłam. Bardzo żałuję, że rozmawiałam z Genocidżakiem. Nawet jeśli przez przypadek. Ale to nie ma teraz znaczenia. Widziałaś gdzieś Byakuje? Nie, nie widziałem. O, niebiosa, moja miłość osiąga limit. Współczuję mu. No ale czego? Miłości? Dobrze, więc w szafce jest laptop. I na tym laptopie jest program pod nazwą Alter Ego. Ja z nim mogę rozmawiać. O, cóż, powiedz co chcesz przekazać, a ja to za ciebie napiszę. Czy nienawidzisz Mondo? Boże, powiem wam tak. Dwójka i V3 zrobiły wiele rzeczy dobrze. O tym będziemy dyskutować przy przejściu drugim tych gier odpowiednich. Ale kurde, jedynka, te motywy. To jest tak przy... To jest tak, bo... Tak mi boli serce, kiedy patrzę na tą Takę. To jest tak dobrze opisana postać pod tym względem. Jestem zszokowany, bo jakby pierwszy raz przychodziłem grę, to byłem gówniarzem. I to nie obraźcie się, bo to nie chodzi o to, że młode osoby jakoś gorzej to postrzegają, ale chodzi o... I to nie jest tak, że każdy musi lubić Takę, ale ja byłem takim gówniarzem emocjonalnym. Ja bardzo płytko patrzyłem na te postacie. Teraz patrzę na to w głębi i wyobrażam sobie, jak bardzo ci o Takę jest załamany, jak bardzo musi to przeżywać, jak bardzo poczuł uszczypnięcia dzieje, kiedy usłyszał o Chihiro łamane na alter ego. I czy przez to, że nie mogłem go powstrzymać, nienawidzisz też mnie? Widać było bez problemu, że Taka zmuszał się do mówienia. Od ust aż do wnętrza jego serca. Zmuszał się do osłabionych dźwięków tworzących słowa. Proszę. Dobrze. Pisałem pytanie, tak jak chciał Taka. A potem... Czy czujesz się przez to winny? Jeśli mistrz mógłby teraz mówić, powiedziałby... Proszę, żyj swoim życiem dla dobra nas obu. Dla mnie może jest już to niemożliwe, ale ty wciąż możesz przetrwać i uciec. Taka, chciałem powiedzieć więcej, ale szybko odezwał się inny głos. Osobą zadającą pytanie jest Taka, racja? Analizując wszystkie dostępne dane, jest to jedyna możliwa opcja. Mistrz powiedział mi, jak blisko ze sobą byli Taka i Mondo. Dlatego musi czuć się winny. Erra natychmiast się ściemnił. Ukazując potem... Mam nadzieję, że je pozwalasz poczuciu winy zniszczyć ci życia! Ja pierdzielę, słuchajcie, nie widzę tego, ale mam takie ciarki. Wow, nie sądziłem, że przejście drugi raz gry może wywołać we mnie takie emocje. Mężczyzna jest wart tyle, ile przeżył. Rozumiesz, brachu? Zresztą co ja gadam, oczywiście, że rozumiesz. O cholera. Strasznie dobra scena. Masakra. To... Przepraszam, jeśli was przestraszyłem. Była to próba symulacji, korzystając z dostępnych danych na temat Mondo. Domyśliłem się, że Taka popada w depresję, więc zasymulowałem mu to, co powiedziałby Mondo. Więc masz zamiar tylko tak stać i czekać, aż będzie lepiej? Tylko poczekasz, wpadniesz... A wpadniesz w jeszcze głębszą depresję. Poświęć trochę czasu, aby rozwijać swoje żale. Może nawet wrócisz do normalnego życia w mieniu oka. Jasne, takie przeciętne myślenie może zadziałać na niektórych ludzi. Co by było, gdybym powiedział to takim potencjalnym tonem? Haha, Taka? Oj, to jest ten moment. To jest ten moment, to jest w ogóle creepy strasznie, Arcik. Zaczynam rozumieć. Taka gąbka pochłaniająca wodę. Ha? Słowa z głębi mojego serca. Są we mnie. Taka? Kim do nas tej choroby jest Taka? Twoje oczy. Hej, nie martw się o to. I twój głos. Jestem nowym sobą. A, wypełniamy teraz wola walki, głupku! Dobrze, Taka, uspokój się. Ja jestem spokojny. Nie nazywaj mnie Taka. To nie jest już moje imię. Jestem sobą. Ja jestem sobą. Taka, krzycząc, wybiegł z pokoju. Hej, Taka, czekaj. Więc chciałem wybiec za nim, ale ktoś już stał na mojej drodze. Po natknięciu się na Takę, weszła natychmiast do przybieralni. Co ty sobie wyobrażasz? Kyoko, o, więc widzisz, ja tylko...
Nie rób tego, co ci się żywnie podoba. To może spowodować problemy. Nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich. Przepraszam. Jeśli naprawdę jest ci przykro, lepiej wynoś się stąd jak najszybciej. Dobrze. Jedynka naprawdę dobrze gra na emocjach. Ta scena też była w sumie mocna na swój sposób. Taka reprymenda od Kyoko, która dotychczas trochę się do nas kleiła, trochę była do nas taka bardzo pobłażliwa, bardzo, bardzo nas podziwiała, teraz nas tak ostro ścięła. Skierowałem się do mojego pokoju zawstydzony i przygnębiony. Ale wciąż, o co chodzi z tą nagłą zmianą Taki? Naprawdę zaczęłam się o nią martwić. Ding dong, bing bong! Ahem, to jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodki stół wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie, karaluchy pod poduchy. Już cisza nocna. Będę musiał jednak poczekać do jutra na rozwiązanie nowego problemu z Taką. Jak na razie czas na spanie. Czas na spanko, tak zwane. Wow, ale mnie porobiła ta scenka, muszę wam przyznać. Ja ostatnio jestem jakiś rozemocjonowany, ale ta scena była po prostu mocna. Chcecie wiedzieć, czemu nienawidzę gier? Możecie nie uwierzyć, ale... Oj, miałem kiedyś coś tam, to naprawdę był moim jedynym przyjacielem. W przeciwieństwie do Nero jeszcze... do Nero ci miał ich dużo. Więc pewnego dnia byliśmy u niego w domu, aż w pewnym momencie dołączyła do nas duża grupa osób. Przyniesie ze sobą jakąś nową, popularną grę. Wszyscy chcieli zagrać, więc pad przechodził z ręki do ręki. Ale nie ja, tylko siedziałem i obserwowałem. Tak, tylko obserwowałem. Czy jest w tym coś złego? Nie obchodziło mnie to. Tylko obserwując, byłem w stanie nauczyć się wszystkich najlepszych strategii. Nawet jeśli w ogóle w nią nie grałem. I nigdy w nią nie zagram. Ding dong, bing bong. Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła! Czas wstać i gnać! Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień! Muszę się pośpieszyć, pójść do jadalni. Muszę powiedzieć wszystkim, co stało się wczoraj z Taką. Okej, opuszczam pomieszczenie sobie. Ależ gorąc, moi kochani. Moi kochani, naprawdę, upały, uważajcie z siebie bardzo mocno. Bo was zmiecie z planszy. Jest czysto, nie mam tutaj absolutnie nikogo. Ale jeszcze się tutaj rozejrzę, nie ma. Dobra, lecimy do jadalni na spotkanie. Ciekawe, czy Taka będzie na tym spotkaniu, chyba już będzie. Nie pamiętam, czy on teraz się coś inaczej nazywał, chyba przybrał ci inne imię. Ejo, czekałem na ciebie. Ha? Jesteś tylko sam? Gdzie jest reszta? Poszli przodem. Poszli przodem? Ale gdzie? Możemy pogadać o tym później. Ja na razie chodźmy się wykąpać. Wykąpać? Tutaj wszyscy będą, prawda? A niech mi ktoś pomoże! Co się dzieje, Hifumi? Makoto, ratuj! Nigdy cię o to nie prosiłem, ale błagam, pomóż! Co się stało? Ona próbuje mnie zabić! Hifumi wskazał na... Ha? Kyoko? Dobra, świetnie to sobie. Zacznijmy od Harakure. Hiro, co się tutaj dzieje? Hiro, co się tutaj dzieje? Szczerze nie mam pojęcia. Kyoko niech wszystko wyjaśni. Więc Sakura, co się stało? Nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, musi być to związane z laptopem. Hifumi jakieś anime oglądał pewnie. Spóźniłeś się. Przepraszam, więc co się stało? Nie wiem za dużo. Lepiej będzie rozpytać się o to Kyoko. Makoto, błagam jej litość! Może powinien posłuchać najpierw Kyoko. Nigdy jej powiedziałam, że chcę cię zabić. Po prostu zadałam ci pytanie. Chciałbym wiedzieć, czemu powtórzył ten sam błąd 2 razy. Ten sam błąd? Co to takiego zrobił? Zarać się o przebieralni w środku nocy i korzystał z alterego bez pozwolenia. Ale gdy przyłapałem ostatniej nocy, tu już do laptopa i ślinił jak pies na widoczynki. Co robił? Myślałam, że wyraziłam się wczoraj jasno, ale ponieważ bycie łagodniejszym mi zadziałało, przypuszczam, że muszę się sprecyzować. Ja błagam, nie zabijaj mnie! Nie mam zamiaru cię zabijać, tylko pouczyć. Chciałam po prostu, żeby się wytłumaczył ze swojego zachowania.
Hifu, powiedz, co się stało? Cóż, ja tylko rozmawiałem. Co bez zgody było zakazane, czyż nie? Chodzi mi o to, że widzisz, rozmawianie z nią było fajne, a ja tylko... O, okej, koniec, nie wiesz, że pytam, ale... Hifumi, nie powiesz nam, że zaczuchałeś się czy coś? Ha! Że ja, zimnokrwista maszyna do zabijania czeluści pod ziemi, kiedykolwiek bym się zakochał, to jest... Czekaj, nie ma mowy. Czy to jest miłość? Może to jest najgorszy ship na świecie. Zdarzyło mi się raz zrobić wróżbę na pewno osobnego prezesa. Ale ten typ na serio był zabujany w manekinie. Miał śluby i tak dalej. I teraz twoje oczy. Widzę w nich to samo spojrzenie. Zamknij się. To nie jest jakiś manekin, tylko najprawdziwszy anioł. I nawet nie próbuj mnie przekonać, że nie istnieją. To, co mamy tutaj, nie może być zaprzeczone twoimi małskowymi słowami. Tak, jesteś całkowicie zakochany. Więc czemu się to stało? Cóż, na początku chciałam posłuchać, jak mówi do mnie mistrzu, przynajmniej jeszcze jeden raz. A później zajrzałam do jej ustawień i tak dalej, i zobaczyłem, że jest dobrze zaprojektowanym programem. I to było jakby to powiedzieć... Był to pierwszy raz, gdy byłem w stanie porozmawiać w taki sposób ze zwykłą dziewczyną. Na pewno nie jest normalną dziewczyną. Nawet jeśli tylko rozmawiałam o moich hobby i tym podobnych, nie była zniesmaczona ani wściekła. Twoje historie są ciekawe, Hifumi. Proszę, opowiedz mi więcej. Chcę wiedzieć wszystko, o czym chcesz mi powiedzieć. To był pierwszy raz, gdy dziewczyna powiedziała coś takiego do mnie. Oczywiście oprócz mojej mamy. Twoja mama mówi ci takie rzeczy? To już trochę niesamowite samo w sobie. Dlatego byłem po prostu szczęśliwy. Sprawiało mi to mnóstwo frajdy. I zanim się obejrzałem, poczułem, że lubię ją. Jej wygląd, osobowość, głos, a nawet jej klawiaturę. Nawet jej klawiaturę? Myślę, że źle zrozumiałeś, o co chodziło, Hifumi. Alter Ego nie było ciekawe tego, kim jesteś, było ciekawe twojej wiedzy. To sztuczna inteligencja. Istnieje, by się uczyć. To oczywiste, że chciało słuchać o wszystkim, o czym nie wie. Jesteś ekspertem w dziedzinach, których Chihiro nie mógł nauczyć. Alter Ego chce informacji, to wszystko. Wiem! W sensie, wiem to, ale wciąż! Mówisz, że to całkowicie beznadziejne? Chyba sobie żartujecie! Ej, wy przydupy! Tartu siedzę i słucham waszych bzdur! O, Taka! Wróciłeś? Kim do cholery jest Taka? Tobą? Słuchaj, jestem sobą, rozumiesz? Jesteś kim? Nie wciskaj mi kitu! Czy to nie jest oczywiste? Jestem Kyo Takaimondo, więc Kiondo, chyba! Zaraz cię chyba uduszę! Co to? Co to za połączenie? Co ci się stało, Taka? Właściwie to... Zobaczyłem wszystko, co się stało dzień wcześniej. To jest fajne, w sensie... Słuchaj, to jest chyba na pewno jeden przypadek taki w rompie pierwszej, gdzie mamy takie połączenie postaci, gdzie właściwie postać przybiera, jakby patrzeć, nazwę swojego shipa, bo Kiondo no to jeden, jest jakiś tam jeden z popularniejszych shipów w naszym kochanym fandomie. Wytłumaczyłem wszystko, co się stało dzień wcześniej. Więc przez to, co powiedział mu Alter Ego. Jesteś pewna, że to wina Alter Ego? Może opętał go duch, Mondo? Duch? Nie, nie ma czegoś takiego jak duchy! O czym wy wszyscy bradzicie? Boże, naprawdę mnie wkurzacie! Hej, Hifumi! Tak? Nie wiem, co myślisz, ale... Brachu należy do mnie! Ha? Alter Ego, jest kopią osoby, która zwróciła mi duszę! Nie pozwolę mieć na własność komukolwiek innemu, cymbale! Obawiam się, że nie mogę na to pozwolić. Co? Nie mogę zrezygnować. Panie Shimaru, skoro mam taką okazję, pozwól mi to teraz powiedzieć. Przeznaczenie połączyło mnie i ją węzłem gordyjskim, prawdziwej miłości. Cóż, ja i on połączyliśmy się razem dzięki potędze przyjaźni. Hej, dajcie już spokój, chłopaki. Kretyn, odezwij się jeszcze raz do mnie, a wybiję ci pięść we wszystkie cztery punkty witalne. Wbiję. Cóż, ja uderzam z prędkością światła oraz nie mam żadnych włosów na ręce, więc nie ma żadnego oporu. Przestańcie obydwaj. To nie należy do żadnego z nas. Chihiro zostawił to dla nas wszystkich. Możemy użyć go do zdobycia ważnych poszlak. Kyoko ma rację. Jeśli ktoś odważy się jeszcze raz zakłócić nasz spokój, będzie miał do czynienia ze mną. W sumie to jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że Sakura jest zdrajczynią i to chyba ona w ogóle pozbędzie się tego Alter Ego, jeżeli dobrze pamiętam. Do czasu, gdy Alter Ego skończy swoją pracę, macie nie robić niczego dziwnego. Czy wyraziłam się jasno? Nic nie słyszałam. Tak.
Zrozumiano! Dobrze więc, chodźmy stąd. Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie przesiadywanie tutaj. Uważasz, że to dobry pomysł puścić ich bez ostrzeżenia? Tak, mam pewien plan. Będzie dobrze. Po obejrzeniu jak Hifumi i Taka odchodzą przybici, wszyscy wróciliśmy do swoich pokoi. Wciąż jest rano, ale przez to co się działo, już jestem zmęczony. Cóż, tak czy inaczej muszę się po prostu pozbierać. Więc co mógłbym jeszcze porobić? Okej. Okay. Słuchajcie, myślę, że przeskipujemy na pewno teraz sobie Free Time Event. I będziemy też niedługo powoli kończyć odcinek, tak jak mówiłem, troszkę krótsze odcinki. Wrócimy do schematu około 45 minutowych odcinków z tego. Wszystkie informacje tak naprawdę przedstawię wam jeszcze jutro, o ile dobrze myślę, czekajcie, czy dobrze myślę, tak, jutro. Bo dzisiaj już mieliście odcinek czytania Rompy Eve. Teraz macie to, bo jest już po godzinie 18. Jutro na karcie społeczności dostaniecie informacje. Dlaczego? No słuchajcie, zapowiem wam to dopiero jutro, ale dzisiaj już mogę wam zapowiedzieć coś, co zapowie ten cały event. Mianowicie, widzimy się ponownie w tej serii już za 3 dni. Nie za 6, nie za 9, a za 3. Dlaczego? Dowiecie się jutro, więc pierwszy wpadajcie karty społeczności. Wasza opinia będzie dla mnie... opinia, tak bardziej wasza reakcja będzie dla mnie bardzo ważna. No i cóż wam mogę powiedzieć, dziękuję wam za ten odcinek, fajne sceny były, naprawdę, ta scena z Kiyotaku była bardzo mocna. I chociaż już się znałem, to i tak mnie złapała jakoś strasznie mocno. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, nawet dla zasięgu krótki, subika. Myślę, że to jest bardzo fajna seria, która pozwala nam na nowo przeżyć tę przygodę. Dodatkowo zapraszam na Twittera, na Discordzika, na Patronite'a oraz na Twitcha. Jeżeli chcecie wspierać kanał, to te dwa ostatnie media są bardzo do tego dobre. Wasza sama obecność, czy sam najniższy próg patronowy, to już jest bardzo dużo. No i cóż, widzimy się już w kolejnym odcinku, tak jak mówiłem, za 3 dni. Jutro z kolei czeka was oczywiście materiał z Super Danganronpa Another oraz Your Turn to Die o godzinie 18, a Super Danganronpa Another o godzinie 16, także mam nadzieję, że czekacie. Ja w tym momencie się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Hej, papa!